Tak, tor, na którym praktycznie wyjechałem tylko w jednych zawodach takich otwartych, resztę to były same rundy Grand Prix, z czego 3 razy byłem na podium, a raz zaliczyłem jeden z chyba jak nie najgorszych występów w rundach Grand Prix, ale generalnie 3 do 1, także całkiem w porządku tam się jeździło i dosyć dobre wspomnienia. We wszystkim można znaleźć plusy i minusy, ale myślę, że startując w Mistrzostwach Świata to nie ma większego tutaj akurat pod tym względem znaczenia. Nie wiem, ciężko to stwierdzić, po prostu może były trafne po prostu decyzje przed samym turniejem i gdzieś tam jakiś plus, minus, lepszy, gorszy schemat działał, co nie oznacza, że będzie lepiej czy gorzej działać, ale po prostu no, ciężko stwierdzić. Też lubię dosyć takie krótkie tory, także odpowiadało tam.